Okazja jest szczególna. 50-lecie pracy twórczej i 70. urodziny wybitnego olsztyńskiego fotografa przyrody i architektury. Zaprezentowane na wystawie pejzaże i portrety to wyjątkowy zapis ulotnych momentów, w których najważniejszą rolę odgrywa światło. Na pewno fotografia we wszelkich dziedzinach, czy to jest portret, czy to jest pejzaż, czy to jest architektura, można było to rozszerzać na poszczególne dziedziny, tam dokument, reportaż. Ale to trzeba sprowadzić do jednego wspólnego mianownika. Za każdym razem liczy się światło, bo przecież ludzie rejestrują odbite światło od przedmiotu, który rejestruje aparat, czy cyfrowy, czy nawet materiał fotograficzny. To przecież nie ma znaczenia i efekt finalny jest taki, co fotografowi w duszy gra. Fotografie Mieczysława Wieliczki są efektem wielokrotnego powracania do wybranych miejsc po to, by uzyskać zamierzony kadr. Te powroty powodują również, że artysta staje się dokumentalistą zmian zachodzących w krajobrazie, często jego degradacji. Są takie tematy, które realizuje od ponad 40 lat. Cały czas te same miejsca, mało tego, one się zmieniają. Niektóre są zdewastowane i już w pewnym momencie się kończy temat, no bo jeżeli mam jakieś takie piękne sosny gdzieś tam w polu, gdzie przebiega jakaś polna droga i rośnie zboże, no tak jak prawie wymarzony temat do fotografowania i się fotografuje, poprawia się, coś się robi i przyjeżdżam, sosny zostały ścięte. 50 lat pracy oznacza tysiące fotografii wykonywanych w dążeniu do osiągnięcia idealnego kadru. Dlatego wybór prac na jubileuszową wystawę był z pewnością niezwykle trudny. To były po prostu indywidualne preferencje, wspomnienia, chęć pokazania prac z różnych miejsc i z różnych też pór roku, ale przede wszystkim to jest po raz kolejny Mietka, taki pokaz, który mówi o tym, jak bardzo jestem zafascynowany i pejzażem, i światłem, i tym, co ulotnego w tym pejzażu możemy zobaczyć, kiedy wstaniemy rano, kiedy troszkę poświęcimy czasu na to, żeby poznać to, co się tutaj na tym naszym pięknym kawałku świata dzieje. Mieczysław Wieliczko jest wielokrotnym laureatem prestiżowych konkursów fotograficznych, autorem wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych, twórcą 20 publikacji albumowych poświęconych Warmii i Mazurom. Jego prace zaprezentowane na jubileuszowej wystawie w sali głównej Galerii Sztuki BWA w Olsztynie będzie można podziwiać do 5 maja. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv